Witamy Państwu. Witamy serdecznie Państwa na obchodach Dnia Babci i Dziadka. Co prawda święto oficjalnie będzie miało miejsce w sobotę, ale serdecznie witamy dzisiaj tutaj Państwa. Chcielibyśmy z tego miejsca tutaj w imieniu wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji złożyć wszystkim babciom i dziadkom najszczersze życzenia, wszystkiego najlepszego zdrowia, szczęścia. I mamy dzisiaj dla Państwa taki krótki program artystyczny, ponieważ w dniu dzisiejszym też się odbywał turniej kręgli seniorów. Część sportowa została zakończona, odbędzie się jeszcze uroczyste wręczenie nagród, ale to po występie młodzieży tutaj z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji. I w pierwszej kolejności wystąpi przed Państwem zespół Nicto, który wystawi sztukę w reżyserii Barbary Semionki. Zapraszam na spektakl. Jest dzień taki jeden, może dwa dni w roku, kiedy wzruszeń wiele, łza się kręci w oku. To jest święto babci, no i święto dziadka. Uroczystość wielka, to nie lada gratka. O tym ważnym święcie dobrze pamiętamy i dla naszych gości widowisko mamy. Babciu, czy chciałabyś okularów dziś nie zapomniała? Puść je, bardzo proszę, żebyś nie widziała. Uroczystość rozpocząć dobrze by już było, aby mieli goście, czas wam płynął miło. Pragnę was zaprosić na film o rodzinie, więcej nic nie powiem, czujcie się jak w kinie. Coś tam w kuchni skrobie. Śpiewa zwiewne melodyjki, strojąc przy tym śmieszne minki. Stasiek, Stasiek, czy mnie słyszysz? Czy udajesz, żeś zmęczony i głośno dyszysz? A wzrok w sufit masz wlepiony. Cicho, babka, jest już obiad. Zapominasz w tym myśleniu, żeś pierogi sunął szybko. Zajmij się wreszcie jakąś rozrywką. Kiedy dziadek siedział sobie, babcia niecierpliwa, szybka, szukając dla gości kapci, przecież mamy dziś dzień babci. A gdy minie moment gratka, to nadejdzie też dzień dziadka. Dziadek wnuków wyczekuje, babcia w kuchni coś szykuje, a już wnuki jadą do nich z prezentami. Tomek babci jest już bliski, a u babci pełne miski. Zajechali wreszcie z łukiem,
zatrzymali się przed łukiem. Przyjechali, już widziałam was z oddali. Do zgadania, czas ucieka, przyjechaliście z daleka. Wejdźcie szybko, zapraszamy, od rana na was czekamy. Kochana babciu i drogi dziadku, z okazji waszego święta życzymy wam dużo zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Dzieci drogie, zdrowie nam się przyda, o szczęściu już nie myślimy, a pieniędzy nam nie trzeba. Ależ dziadku, od przybytku głowa nie boli, chętniej od ciebie przyjmę. Ja też! Wreszcie sobie kupię glany i komórkę! A po co będziesz sobie kupować komórkę? Jak też, to ci oddam naszą, jest już pusta. Bo drzewo spaliliśmy. Ależ dziadku! Komórka to taki telefon. Może być na kartę albo na abonament. A ja dostałam 5 z biologii, bo jako jedyna w klasie wiedziałam, czemu słoń ma czerwone oczy. No patrz, a ja tego nie wiem. Powiedz czemu. No żeby się dobrze kryć w jarzębinie. Jak to? Nigdy nie widziałam słonia w jarzębinie. No widzisz, dziadku, dobrze się skubanie cukrył. A ja dostałam jedynkę z religii. No i jeszcze się tym chwalić? O, to bardzo nieładnie. A co zmalowałaś? To za dobre uczynki. Za dobre uczynki to byś dostała 6. Przyznaj się, jak to było. Bo babciu... To było tak. Robercik poszczuł naszego sąsiada Azorkiem. Ale to nie jest dobry uczynek. Jak to nie? Dzięki temu zdążył na autobus. Litka, co zmajstrowałaś? Ja opowiedziałam o swoim dobrym uczynku. W niedzielę pojechałam z Robercikiem do babci Stasi i ona bardzo ucieszyła się na nasz widok. W poniedziałek wyjechaliśmy i ona jeszcze bardziej się ucieszyła. Ja już coś o tym wiem. Filmu to już koniec, ale bez żałości. Nowe wnet powody będą do radości. Najpierw drogi babcie, niech nakłonią ucha. Każda niech z uwagą w piosenkę się słucha. Chcemy. Chcą naszego dobra. Dobrze o tym wiemy. Gdy o swojej myślę babci, widzę jak z miłością patrzy. Słyszę pantofli szuranie, gdy się krząta i sprząta mieszkanie. Moja babcia, kiedy byłam mała, ciekawe historie mi opowiadała. A na dobranoc bajeczki czytała, a kiedy już zasnęłam, to przy mnie czuwała.
A moja babcia tak mnie nauczyła, bym dla wszystkich była zawsze bardzo miła. Babcia to budzik mój najlepszy, gdy rano trzeba wstać do szkoły, bo choć mnie z łóżka ściąga, ranek mam wesoły. Co by było, gdyby nagle znikły babcie wszystkie? Strach powiedzieć, co bym począł, nie chcę nawet o tym myśleć. Do kogo bym pojechała w gości? Z miłością, tęsknotą i komu bym się zwierzyła z przykrości, jak nikomu dotąd. Przed kim bym występowała, tańczyła, śpiewała? Kto by cieszył się, że rosnę, że nie jestem mała? Kto by czytał mi bajeczki, kto by piekła kocie? Na to dziś nie mają czasu wujkowie ni ciocie. Nikt nie może mi zastąpić babci mojej jedynej. Jeśli ona zniknie, zrobię bardzo smutną minę. Wtedy babcia mnie zobaczy, że gdzieś w kotu szlocham i od razu do mnie wróci, bo mnie bardzo kocha. Słuchajcie, koleżanki, przecież tu dziadkowie siedzą. Nuki teraz proszę dziadków o uwagę. Prosimy zachować należną powagę. Rzecz to oczywista, że dziadków kochamy, dlatego piosenkę i w prezencie damy. On cię weźmie na kolana i rozperki mi nowik. On przytuli i zabawi, on dowcipem cię rozbawi. Z jego dziecięcych lat, z dziecięcych lat. Tak jak ty, on cię weźmie na kolana i rozperki mi nogi. On przytuli i zabawi, on dowcipem cię rozbawi. Z jego dziecięcych lat, z dziecięcych lat. On cię weźmie na kolana i rozperki mi nowik. On przytuli i zabawi, on dowcipem cię rozbawi. Z jego dziecięcych lat, z dziecięcych lat. Oni oczywiście też są bardzo mili i dla wnuków zawsze wszystko by zrobili. Nasi dziadkowie są niezwykli. A wiecie dlaczego? Mój mi pokazuje to, co w trawie piszczy. Mówi, by przyrody i świata nie niszczyła, bo kocha rośliny, ptaki i zwierzęta, a przede wszystkim nas, swoje wnuczęta. Przecież różne bajki nam opowiadają. Sam je najczęściej dla nas układają. Mają sobie wiele ciepła i radości. Dla nas zawsze dużo, dużo cierpliwości.
Wszyscy nasi dziadkowie to świetni panowie. I choć dbają o swe zdrowie, to gdy śnieg spadnie i będzie ślisko, pójdą z nami na saneczki lub na lodowisko. Co by się stało, gdyby nagle zniknął dziadek? To by była katastrofa, fatalny wypadek. Z kim bym tuż przed przyjściem gości zlizywała krem z ciasta? Kto by się nie dziwił wcale, że tak głośno mlaskam? Gdyby dziadek gdzieś mi zniknął, gdzieś się schował, cały świat by mi poszarzał, przestał się podobać. Ale to się stać nie może, dziadek się nie zgubi. Skąd wiem o tym? Przecież widzę, za bardzo mnie lubi. Wszystkim naszym kochanym babciom i dziadkom z okazji ich święta życzymy dużo, dużo zdrowia, pogodnych dni, spokojnych nocy, uśmiechów na co dzień. To już koniec przedstawienia. Już mówimy... Do widzenia! Za taki krótki montaż słowno-muzyczny przygotowany przez grupę teatralną Nic To. Jako babcia wystąpiła Hania Michalec, w roli dziadka Emilia Proszyńska, wnuczki Natalka Gałązka, Zosia Dąbrowska i Lidia Pluta. Dziewczyny to Blanka Kaczmarczyk, Dominika Duchnicz, narrator Paulina Owecka i nasze kochane wokalistki Amenka, Julcia, Lenka i Lenka. Kochajmy, szanujmy i nic serca życzenia składajmy, by z radości i w zdrowiu płynął im czas i byli podporą w smutku dla nas. Mężczyzn. Trzecie miejsce zajął pan Eusebiusz Czachor. Zapraszamy. Drugie miejsce w kategorii mężczyzn zajął pan Zygmunt Raczkowski, reprezentujący Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zapraszam.
I pierwsze miejsce kategorii mężczyzn bezkonkurencyjny był dzisiaj pan Janusz Budny, reprezentujący i klub seniora w Wilkasach i Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wielkie brawa. Tylko tak nadmienię, że pan Janusz uzyskał fenomenalny wynik, ponad 140 punktów, co przyznam szczerze, nierzadko nawet mi się zdarza, a wiekiem troszeczkę się różnimy, więc tym bardziej większe prawa. I teraz kategoria kobiet. W kategorii kobiet wystartowało aż 13 uczestniczek, w kategorii mężczyzn było 10 panów. I trzecie miejsce w kategorii kobiet zdobyła pani Marianna Jotko z klubu seniora w Wilkasach. Drugie miejsce w kategorii kobiet pani Grażyna Feldman. Serdecznie zapraszam. Konkurencyjna w kategorii kobiet była pani Zenobia Koma. Zapraszamy. Wielkie brawa dla wszystkich uczestników. Tak jak wspomniałem, był to drugi turniej. Za rok, a być może nawet w tym roku odbędzie się kolejny.